Do Assetto Corsy Competizione właśnie dodali najnowszego Mustanga z 2024 roku model. To jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o ten symulator, dlatego że nie musimy tego Forda kupować. To jest dodatek za darmo. Co prawda tylko jeden samochód, ale zawsze coś. Do tej pory trzeba było naprawdę wszystkie te samochody sobie kupować. Stay double file. Jedziemy oczywiście w deszczu, zobaczymy jak pójdzie. Strasznie lubię w Competizione to, że jak się jedzie, nie wiem czy słuchacie, musielibyście chyba na słuchawkach sobie odpalić teraz to wideo, ale jak będziemy jechać między ścianami, to będzie słychać jak ten dźwięk genialnie się odbija w zależności od tego jaką ścianę mamy po lewej czy po prawej stronie. Oczywiście jesteśmy teraz na torze Nordschleife. Ten tor nie jest niestety darmowy, fajnie jakby było. Trzymamy się w formacji i za chwilę startujemy. Green light, go, go, go. Wrażenie, że jestem dla tego gościa z tyłu zawali drogą. Próbował coś tam wywalczyć i walczyć, ale tu nie ma gdzie wyprzedzać. Na zakręcie nie ma jak, za szerokie auta. No i tak jechał gdzieś tam z tyłu. Coś tam próbuje podgonić teraz w strumieniu. Walczy, walczy. O, dogania, dogania. I pojechał Lexus. Car on the left. Clear on the left. Tak, w połowie wyścigu zacząłem gdzieś tam żałować, że dałem sobie kontrolę trakcji na 3 zamiast zostawić na 6. A gdzieś tam no czuć było, że brakuje tej trakcji, nie? No jednak idziemy na deszczu, więc tutaj takie, a nie inne warunki. Ale tak, trzeba przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo
fajny model. Ciężko, naprawdę ciężko jest jednocześnie jechać i gadać, ale przynajmniej posłuchajcie sobie najnowszego DLC i sami możecie sobie też Forda przetestować w swojej Assetto Corsie Competizione. Zresztą tutaj z tego Forda to już chyba niewiele zostało. Może mocno zmodyfikowana jednostka napędowa. Gdzieś tam jeszcze jakieś elementy jej się może zostały. A poza tym wszystko zmienione pod te wspaniałe wyścigi. Gdzieś tam zahaczyłem tarki, coś tam chyba uszkodziłem. Ale nic, co by sprawiło, że nie da się tym samochodem dalej jechać. Tutaj przy tych włączonych uszkodzeniach naprawdę można mocno rozwalić auto. Także już właściwie nie dojedzie się do mety, bo będziemy musieli mieć mocno na przykład kierownicę skręconą czy coś, żeby jechać do przodu, nie? Zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie.